Drodzy Państwo, witamy w Parku Zdrojowym, w Połuczynie Zdroju. Centrum Kultury w dniu dzisiejszym, 15 maja, zorganizowało warsztaty z panem Rafałem Krzanowskim oraz z członkiem zespołu Bloko Pomerania, z panem Grzegorzem Kazimierczakiem. Panowie przyjechali do nas ze Szczecina, poprowadzili warsztaty samby batukady, tak się nazywa ten styl, który tutaj preferujecie. Bardzo cieszę się na to zaproszenie do Połuczyna Zdroju, panie Krzysztofie, bo aura jest piękna, miejsce jest też bardzo urocze, pogoda nam się udała po tych wszystkich obostrzeniach, mogliśmy wyjść w końcu na zewnątrz i dać głos naszym bębnom, tak, sambie batukadzie. Przyjechaliśmy do Państwa tutaj po to, aby zaprezentować ten gatunek muzyczny i zaprosić wszystkich, którzy chcą poznać coś nowego, związanego z muzyką, nauczyć się grać, poznać różne techniki, różne instrumenty, które w najbliższym czasie zawładną Połuczynem Zdrojem. Jeszcze przybliżmy troszeczkę naszym tutaj widzom, jaki to jest w ogóle styl muzykowania, bo jest pan zawodowym muzykiem w klasie perkusji, a reprezentuje pan też w warsztatach właśnie coś bardziej spontanicznego, taki południowoamerykański styl. Jak pan godzi, że tak powiem, te dwa, europejski styl, bardziej tradycyjny, czy język muzyki jest uniwersalny? Ja myślę, że to ostatnie stwierdzenie jest jak najbardziej trafne. Perkusiści klasyczni, którzy kształcą się w szkołach muzycznych, na akademiach sztuki, muszą uczyć się nowego instrumentarium. I to jest związane z możliwościami kompozytorskimi, tak? Kompozytorzy zapożyczają brzmienia i techniki wykonawcze, ale z drugiej strony oczywiście perkusiści, którzy mają szerszy zakres albo jakby chęć poznawania tego instrumentu, po prostu wypuszczają się na szersze wody i korzystają z instrumentów muzyki etnicznej. No, na naszej Akademii Sztuki w Szczecinie mamy taki przedmiot jak zajęcia z instrumentów etnicznych właśnie. Nasz profesor Jorge Valcarcel Gregorio jest Kubańczykiem i też pewnie z tego względu jakby te rytmy są nam bliższe. Ja gdzieś tam na pewnym etapie rozwoju zapałem miłością do Brazylii, do samby i właśnie dzięki temu jakby umiem to łączyć z dydaktyką, nazwijmy to klasyczną, ale tak jak pan słusznie stwierdził, muzyka jest wszechobecna i jakby nie ma... Dokładnie, nie ma granic. Od ilu lat pan uczestniczy w projekcie Bloko Pomerani i na jakich instrumentach pan gra? Ja już uczestniczę w tym projekcie w zasadzie 5 lat. Zaczynałem na werblu właśnie brazylijskim, czyli na kajszy. To był taki mój instrument, jakby najbliższy tym instrumentom klasycznym, bo ja też studiowałem na akademii pod skrzydłami między innymi Rafała właśnie. Więc to było dla mnie najbliższe. Potem zainteresowały mnie te największe bębny, które są za nami. Jest to serce samby, piękny, niski dźwięk. No, te bębny nazywają się surdo. Surdo mają najczęściej trzy różne wielkości. Piękny, niski dźwięk i to jest to, co mnie urzekło. Myślę, że zajęcia są na tyle też powszechne, że może każdy by wziął ich udział, prawda? Jak najbardziej, tak jak wspominałem, że czekamy na wszystkich, którzy mają chęć poznania czegoś nowego i niekoniecznie z przygotowaniem muzycznym. Tak naprawdę chodzi o dobrą zabawę i jakby przekroczenie pewnych granic jakby bycia też jakby w grupie społecznej, tak? Po to, żeby przez muzykę dotrzeć do większej swobody i umieć się znaleźć po prostu w grupie osób, które są różnowiekowo. Czy panowie słyszeli o magicznej ulicy Parasoli? Jak najbardziej. Nie wiem, 2-3 lata temu już mi się ta informacja obiła. Gdzieś drążyła mnie w głowie, no i złożyło się, że gdzieś w trakcie gdzieś tam poszukiwań spotkaliśmy się i jakby utwierdziłem się jakby w miejscu tej magicznej ulicy Parasoli. To jest instrument, który jest podobny do tych tutaj w słupku, które się nazywają kajsze. On jest, jak widać, głębszy i ten instrument nazywa się repinik. Na nim jest bardzo charakterystyczna technika, gdzie gramy jedną pałką, jedną ręką, co w przypadku instrumentów perkusyjnych tego typu jest bardzo rzadkie.
I tak naprawdę powiem szczerze, że ten instrument na początku też przykuł moją uwagę i właśnie ze względu na umiejętność grania pałkami, tudzież rozwijania technik ręcznych, jakby dał do myślenia, tak, i jakby stał się też takim obiektem rozwoju w mojej działce, tak, myśląc też o asystenturze w klasie perkusji na Akademii Sztuki w Szczecinie. Dobrze, to co, drodzy panowie, zapraszamy na zajęcia wszystkich zainteresowanych. Następne spotkanie planujemy tutaj z wami 29 maja. To będą zajęcia sobotnie, tak żeby każdy mógł do nas dojechać. Są to zajęcia otwarte dla wszystkich, bez względu na, że tak powiem, meldunek. Zapraszamy osoby zainteresowane z regionu, z ościennych gmin, powiatów. Naszym celem jest wspólne otwarcie Magicznej Ulicy Parasoli w tym roku. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie.